To cześć, dzień dobry, witam Was jeszcze raz. Cieszę się, że jesteście tak licznie dzisiaj. Będziemy zaczynać. Aura niezwykła dzisiaj. Słuchajcie sami, prawie że laureaci Aulerów. A przypominam, że w tym roku 11 raz, znaczy 10 raz będą Aulery. 11 rok Auli. Mieliśmy 10-lecie w zeszłym roku. A dzisiaj 5 świetnych, mam nadzieję, wystąpień. W 5 wspaniałych gości. Mówimy o sprzedaży. Myślę, że wszyscy przyszliście, żeby dowiedzieć się, jakie to super triki można zastosować, jakich narzędzi można użyć, co zrobić, żeby ta sprzedaż naprawdę wystrzeliła w górę. Ja już nie będę dłużej zapowiadać, bo nie ma sensu. Oddam głos od razu Alkowi Skałce. Super, zapraszam cię bardzo. Sales Monago, przywitajcie go. Słuchajcie, to jest też szczególny gość dzisiaj, bo Sales Monago sponsoruje dzisiaj piwo i pizzę, także zostańcie do końca, nikt nie wychodzi. Słuchajcie, 5 świetnych prezentacji. Także dziękujemy bardzo dla nich. Jeszcze raz brawa. Dobra, automatyzacja sprzedaży, jak to robić, jak to robią profesjonaliści. Super pro, dobra. Oddaję ci mikrofon. To cześć wszystkim. Jest was więcej niż na koncercie mojego zespołu, więc super. Ja skupię się na opowiedzeniu o tym, w jaki sposób automatyzować sprzedaż 1:1. O, dziękuję bardzo. Najpierw kilka słów o tym, czyli no nie będę tam opowiadał agendy, zobaczycie zresztą, czym jest prezentacja. Kilka słów o tym, jak to wszystko działa. W ogóle Sales Monago to jest pierwszy w Polsce system do marketing automation, jeden z pierwszych w Europie. A cała idea takich systemów polega na tym, że najpierw zbieramy dane, które identyfikujemy najpierw użytkowników odwiedzających stronę internetową i wiążemy informacje o tym, czego szukają, co ich interesuje z ich profilem w CRM-ie wbudowanym w systemie. Na podstawie reguł, które tworzymy sobie w narzędziu, możemy decydować, kiedy i jaką treść dostarczać do klienta. Ta treść może być całkowicie spersonalizowana, dopasowana do niego 1:1. Sam proces wygląda mniej więcej w ten sposób, czyli używamy narzędzi do zbierania danych, czy to z poziomu strony internetowej, czy to z poziomu systemów CRM, ERP, czy z poziomu aplikacji mobilnych. Wszystkie te systemy budują nam spójny profil użytkownika, a potem w narzędziu definiujemy sobie mechanizmy, za pomocą których dostarczamy treści we wszystkich dostępnych kanałach. Czyli głównym kanałem komunikacji w marketing automation, w większości systemów marketing automation jest email marketing, ale również są to rekomendacje czy oferty dostarczane na poziomie strony internetowej, w sieciach reklamowych, mediach społecznościowych, na urządzeniach mobilnych, czy przy sprzedaży bezpośredniej przez call center, czy w terminalach w sklepach offline. Jeżeli chodzi o sprzedaż online, to oczywiście będą stosowane różne automatyzacje w zależności od tego, czy mówimy o sprzedaży B2B czy B2C. Sprzedaż B2B oczywiście będzie różniła się tym, że pracuje tutaj człowiek z człowiekiem, czyli mamy tego handlowca, który ostatecznie dzwoni do tego rozgrzanego lida, który jest już wyedukowany, przeszedł przez cały lejek sprzedażowy, ma odpowiednio wysoki scoring. Natomiast w przypadku B2C ta komunikacja sprzedażowa będzie bardziej bezpośrednia. Musimy ten proces personalizacji tego procesu sprzedaży zdecydowanie bardziej uprościć i skrócić. Czyli często jesteśmy w takiej sytuacji, w której klient po prostu wchodzi na stronę, sprawdza jakieś produkty, czy go interesują, czy nie, czy tam znajduje ofertę interesującą dla siebie. I jeżeli nie dostanie odpowiednio szybko rekomendacji, które mamy dla niego, może po prostu zrezygnować i skorzystać z oferty na innej stronie. Więc tutaj w przypadku B2C to będą wszelkiego rodzaju personalizacje bazujące na retargetingu, dynamicznych ofertach w różnych kanałach, no i rekomendacjach produktowych. I tą ostatnią częścią chciałbym się tutaj tak naprawdę dzisiaj zająć. Przede wszystkim, co dają rekomendacje produktowe i taka najważniejsza statystyka z tych wszystkich, które tutaj są podane, poza takimi wynikami jak na przykład średni open rate mailingów z dynamicznymi rekomendacjami na poziomie 45%, czy średni CTR w takich wiadomościach 23%, czy o 500% wyższe konwersje z dynamicznych treści, to to, że
75% użytkowników, którzy dostają jakieś oferty mailowe czy na stronie internetowej, jeżeli te oferty nie są dopasowane do nich, to są po prostu dla nich irytujące. Jeżeli wrzucamy klientowi, spamujemy go po prostu mailami, które w żaden sposób nie nawiązują do tego, czego szuka, co chce u nas kupić, taki klient z czasem będzie tracił zainteresowanie, będzie nam się po prostu wysypywał z bazy. I teraz, jakie dane analizujemy, żeby móc takie rekomendacje celne, dopasowane do klienta tworzyć? Przede wszystkim mamy tutaj wizyty na stronie internetowej, czyli tak jak mówiłem, identyfikujemy osoby odwiedzające stronę, sprawdzamy, jakie adresy URL przeglądają, jakie produkty ich interesują, zapisujemy to na profilu użytkownika. Kolejna rzecz to są kupowane produkty. Zbieramy historię transakcji i na podstawie tych danych transakcyjnych jesteśmy też później w stanie dopasować to, co ten klient zobaczy w kolejnych interakcjach z naszą ofertą. Zbieramy informacje o produktach dodawanych do koszyka. Nie trzeba tego kupić, żeby wiedzieć, że to klienta interesuje. Badamy ścieżki konwersji, źródła konwersji, analizujemy też dane demograficzne użytkowników, szukamy podobieństw pomiędzy cechami różnych użytkowników. No i też interesują nas cechy produktów rekomendowanych, czyli porównywanie tego, jakie produkty klient przeglądał i szukanie produktów podobnych, które możemy mu zarekomendować. Jeżeli chodzi o rodzaje rekomendacji produktowych, to możemy wydzielić takie trzy główne. Pierwsze to są oparte na produkcie, drugie to są rekomendacje 1 do 1, a trzecie to są rekomendacje machine learningowe. One różnią się od siebie, często są ze sobą mieszane, żeby ostatecznie użyć najbardziej skutecznej opcji, ale omówmy wszystkie po kolei. Przede wszystkim te oparte na produkcie, one są niezależne od danych o użytkownikach, czyli nie musimy znać profilu użytkownika, który odwiedza naszą stronę internetową, żeby móc już zacząć budować rekomendacje produktowe. Wystarczy, że przeanalizujemy to, że klient, skoro wszedł na przykład jakieś buty lifestyle'owe na przykład, to możemy mu zarekomendować inne produkty z kategorii buty lifestyle. Wystarczy, że wiemy, co przegląda. Więc te rekomendacje bazują na cechach produktu, no i zasięg, czyli możliwość rekomendowania tych produktów zależna jest tylko od cech produktu. Jeżeli mamy opisane cechy produktu, im więcej tych cech posiadamy, tym lepiej jesteśmy w stanie później dopasowywać inne rekomendowane produkty podobne do tego, który klient wyświetla. Rekomendacje 1 do 1, tutaj już potrzebny jest profil użytkownika i ograniczamy zasięg rekomendacji do jednej osoby. Tutaj tworząc dynamiczną treść, jej celem jest dopasowanie rekomendacji konkretnie do jednego użytkownika na podstawie wszystkiego, co o nim wiemy i wszystkich reguł, które sobie założymy, żeby dobierać produkty. Więc tworzenie rekomendacji 1 do 1 jest możliwe tylko dla użytkowników, których monitorujemy, których identyfikujemy. Tak po prostu na stronie internetowej dla użytkowników anonimowych nie będziemy mogli ich niestety wykorzystać. I trzeci typ rekomendacji to są rekomendacje machine learningowe. Tutaj wymagamy do przygotowania ich potrzebne są dane, czyli musimy zbierać informacje o ruchu na stronie i o transakcjach w serwisie. Bazują na zachowaniach ogółu użytkowników, czyli już są z kolei odseparowane od konkretnego użytkownika, ale analizujemy wszystkie dane, które zbieramy w serwisie po to, żeby badać zależności pomiędzy wizytami i zakupami. No i czy cechami produktu, czy użytkowników. No i zasięg jest zależny od danych użytkowników i produktów, czyli musimy mieć informacje o zachowaniach użytkowników i informacje o samych produktach. Zacznijmy od tych pierwszych. Rekomendacje oparte na produkcie. Tutaj bazujemy tak naprawdę na danych, które posiadamy o naszej ofercie. Czyli dla każdego produktu, jeżeli jesteśmy w stanie przypisać kategorię, producenta, płeć, dla której ten produkt jest dedykowany, cenę, rozmiar, kolor, składniki, jeżeli jest to jakiś produkt spożywczy na przykład. Jeżeli mamy te cechy opisane, na tej podstawie możemy definiować sobie, że na przykład jeżeli klient ogląda określony produkt, to chcemy użyć produktu z tej samej kategorii, tego samego producenta w podobnym przedziale cenowym i takie produkty mu wyrzucić, czy to na stronie, czy to gdzieś tam w mailu na przykład. I tutaj mamy przykład klienta, który stosuje takie rozwiązanie. Po wizycie na stronie internetowej sprawdzamy, jakie produkty klient przeglądał w czasie tej wizyty. Jeżeli nie dokonał zakupu, otrzymuje automatycznie powiadomienie z przypomnieniem o tym, jakie produkty przeglądał i produktami podobnymi. Czyli jeżeli przeglądał broń palną, tak jak tutaj, to dostanie też
rekomendacje innej broni palnej, czyli produkty z tej samej kategorii, pomimo tego, że nie oglądał ich na stronie internetowej. Teraz jeżeli zrobimy taką rekomendację w odpowiednim czasie, wyślemy takiego maila z odpowiednio dopasowanymi produktami, to jak widzicie open rate w tym wypadku to jest prawie 50%, czyli prawie co druga osoba takiego maila otwiera. To jest kwestia, że użytkownik jeszcze pamięta, że wczoraj jeszcze przeglądał tę stronę, sprawdzał informacje na temat takich produktów, wciąż jest zainteresowany zakupem. No i CTR mamy 20% prawie, więc też wskazuje to, że klient wciąż jest zainteresowany dokonaniem zakupu. Tutaj z kolei przykład takiej rekomendacji bazującej na cechach produktu, która wyświetlona jest na stronie internetowej. Wchodzimy sobie na buciki dla dzieci i od razu mamy informację, że spodobają się także. Prosta sprawa, inne produkty z tej samej kategorii, żadnej magii tutaj nie ma, a możemy pomóc użytkownikowi znaleźć produkty, które mogą go interesować. W przypadku rekomendacji 1:1 mamy tutaj najczęściej stosowane scenariusze to są porzucony koszyk. To wiadomo, intuicja myślę każdemu podpowiada, że jeżeli wyślemy do klienta produkty, które chciał kupić, ale z jakiegoś powodu przestał dokonywać transakcji, to jest szansa, że będzie mógł do niej wrócić. Inny scenariusz to produkty wysyłane do klienta na podstawie tego, co przeglądał na stronie. To przykład podałem wcześniej. Mogą być to też rekomendacje na podstawie wcześniejszych transakcji, czyli wiemy, że użytkownik kupuje produkty z określonej kategorii albo określony produkt wiele razy cyklicznie, więc możemy mu ponownie go zarekomendować. Lub często też stosuje się takie mechanizmy, jak zapisanie się na alert cenowy lub przeceny produktowe, czyli sprawdzając historię tego, jakie produkty klient przeglądał. W momencie, kiedy ten produkt zostanie przeceniony, automatycznie triggerowana jest wiadomość, która wysyła do użytkowników, którzy przeglądali te produkty przecenione, informację, że teraz ten produkt, który chciałeś kupić kiedyś, teraz jest dostępny 30% taniej na przykład. Więc to bardzo fajnie sprzedażowo działa. I tutaj mamy przykład takiego maila na podstawie rekomendacji 1:1, gdzie wykorzystywana jest historia wizyt użytkownika. Sprawdzamy, jakie oferty turystyczne klient przeglądał. Firma tutaj sprzedaje w czasy zimowe, ferie zimowe głównie. I mamy tutaj ofertę z ostatniej wizyty, najczęściej przeglądaną, jako największa, no bo najbardziej świeża dla klienta. Ale też sprawdzamy wszystkie historyczne wizyty klienta, żeby wiedzieć, żeby wykorzystać informacje, co przeglądał w czasie poprzedniego sezonu, które oferty interesowały go najbardziej. Być może nie skorzystał z nich wtedy, ale być może teraz będzie nimi zainteresowany. A tutaj z kolei przykład maila z porzuconym koszykiem, czyli też bazujemy na rekomendacji 1:1. Sprawdzamy dla danego użytkownika, jakie produkty on zostawił w koszyku. Jeżeli nie kończy transakcji, wychodzi do niego wiadomość, która ułatwia mu powrót do zakupów. I tak tutaj, jak widzimy, 45% współczynnik otwarć, współczynnik kliknięć 20%. To jeszcze kilka innych przykładów maili z porzuconym koszykiem. One mogą wyglądać naprawdę dowolnie. Tutaj jako marketerzy na pewno wiecie, że no kreacja może być różna. Bardziej liczy się to, jaki mechanizm stosujemy, żeby dobrać produkty. No ale oczywiście sama kreacja będzie wpływała na wyniki, jakie będziemy osiągać, jeżeli chodzi o klikalność takich ofert. No i przykład jeszcze ramek produktowych na stronie www, gdzie jesteśmy w stanie dopasować produkty na podstawie tego, co klient przeglądał. Biorąc pod uwagę jego aktualną wizytę, będziemy pokazywali produkty ostatnio oglądane albo podobne do oglądanego, albo najczęściej takie, które klient przeglądał w czasie wszystkich wizyt. Lub możemy tworzyć takie dynamiczne zestawy produktowe z dodatkowym rabatem na podstawie wiedzy o kliencie. Małe porównanie statystyk. Dla mailingów masowych w badaniu, które robiliśmy, To były e-commerce elektroniczne. Przy masowych mailingach open rate wynosił niecałe 9%, CTR niecałe 2%. Jeżeli zaczynamy segmentować naszą bazę kontaktów, dopasowywać to, z jakich kategorii produktowych klient otrzymuje produkty. Na przykład wiemy, że Olek Skałka wszedł na stronę, szukał sobie monitora do komputera i wyślemy mu ofertę na monitory, nie wiedząc nawet, który konkretnie go interesował, to już zwiększamy kilkukrotnie współczynnik otwarć i kliknięć, dlatego że wpasowujemy się w to, co interesuje tego konkretnego klienta, a nie wysyłamy mu oferty na przykład na, nie wiem, jakieś małe AGD. No i jako ostatni ten punkt tutaj mamy maile dynamiczne 1:1, gdzie konkretnie wiemy, które produkty klienta interesowały. Wysyłamy takiego maila w odpowiednim momencie w określonym interwale czasowym po wizycie, czyli taki retargeting produktowy, za pomocą którego jesteśmy w stanie osiągnąć najlepsze rezultaty.
No i jeszcze ten ostatni punkt związany z możliwością budowania rekomendacji produktowych, to jest machine learning. To już nie jest takie nowe pojęcie, jednak niezbyt wiele firm wciąż stosuje takie rozwiązania. Ono różni się od tych poprzednich tym, że przestajemy bazować na tym, co klient aktualnie wyświetla i nie programujemy sobie takiej reguły z góry. Tutaj działają algorytmy, które cały czas przeliczają dane, które analizują wszystkie wizyty i transakcje klientów i ich zadaniem jest określenie prawdopodobieństwa na podstawie czasu od wystąpienia zdarzeń i ilości zdarzeń, prawdopodobieństwa, z jakim klient, który na przykład wyświetla dany produkt, kupi inny produkt. I takie produkty zarekomendujemy. I teraz jest kilka rodzajów takich rekomendacji machine learningowych. My nazywamy to Sejsmanago Copernicus. Mądrze brzmi, prawda? Ale jeżeli chodzi o same mechanizmy, najczęściej kupowane po wizycie na innym. Czyli to jest to, jeżeli wejdziecie sobie na stronę internetową i zobaczycie rekomendacje, użytkownicy, którzy oglądali ten produkt, kupili również. Najczęściej wyświetlane wspólnie, czyli tutaj analizujemy, jakie produkty klienci, którzy oglądali produkt, który aktualnie oglądają, jeszcze mogą ich interesować i zarekomendujemy takie produkty. Najczęściej kupowane wspólnie, czyli jeżeli klient daje produkt do koszyka, wiedząc to z transakcji innych użytkowników, możemy sprawdzić, że jeżeli inni klienci dodawali produkty do koszyka, ten, który dodał ten klient, to dodatkowo klient być może będzie chciał kupić inne, które oni kupili razem z tamtym. Mamy też statystyki mieszane i ważone, czyli tak naprawdę jest to mieszanka w tych wszystkich z różnymi wagami. No i taki najczęściej i najdoskonalszy, powiedzmy, z mechanizmów to jest collaborative filtering, który możemy podzielić na dwa rodzaje. Pierwsze to są rekomendacje produkt-produkt. Collaborative filtering to jest taki filtr, który sprawdza cechy danego klienta lub produktu i szuka podobieństw z innymi produktami lub osobami. Czyli możemy sobie sprawdzić na przykład, że jeden użytkownik oglądał takie i takie produkty, ale kupuje wtedy produkt A na przykład. I sprawdzamy innych użytkowników, sprawdzamy, jakie produkty oni przeglądali i jakie produkty oni kupowali. I szukamy tutaj podobieństw. Jest kilka takich rodzajów filtrów, które się stosuje. Nakłada się je na siebie, dlatego się nazywa collaborative filtering. Troszkę nie mamy czasu na to, żeby wchodzić w szczegóły, jak to dokładnie działa. Są jakieś wykłady na ten temat osobne, 50-minutowe, więc przepraszam was, że aż tak głęboko nie wejdę w ten temat. Natomiast efekt tego jest taki, że na koniec dostajemy produkty lub osoby najbardziej podobne do produktu lub osoby, którą chcemy zarekomendować lub której chcemy coś zarekomendować. I teraz w przypadku produkt rekomendacji określamy prawdopodobieństwo i częstotliwość wystąpienia różnych produktów. I tutaj wbrew takim regułom eksperckim, które byśmy sobie mogli założyć, że na przykład jeżeli klient ogląda produkt, właśnie te buty lifestyle'owe i damy sobie taką regułę ekspercką do rekomendacji 1:1, że pokaż takiemu klientowi inne buty lifestyle'owe, to w przypadku collaborative filtering może się okazać, że do butów lifestyle'owych tak naprawdę najlepszą rekomendacją są spodnie dresowe na przykład, albo nie wiem, bluza. Czyli nie ma takiego połączenia, z którego my byśmy sobie mogli wymyślić, to po prostu wynika z danych, które zostawiają nasi użytkownicy w serwisie, że prawdopodobieństwo jest niezależne od cech produktu. Po prostu występuje współwystępowanie produktów, największe prawdopodobieństwo pomiędzy dwoma produktami, takie produkty zostaną zarekomendowane. I w tym drugim podejściu użytkownik produkt najpierw sprawdzamy cechy klienta, czyli szukamy użytkowników najbardziej podobnych do użytkownika, dla którego chcemy zbudować rekomendacje. Podobnych, czyli chodzących po podobnych stronach internetowych, podobnie reagujących na nasze maile, o podobnych cechach demograficznych. I dla takiego klienta sprawdzamy, jak inni klienci podobni do niego się zachowują, jakie produkty kupują, jakie produkty przeglądają. I takie produkty też wyświetlimy takiemu użytkownikowi. Jeżeli chodzi o to, jakie są możliwości i ograniczenia. Wiadomo, tak jak powiedziałem, jeżeli chodzi o wykorzystanie rekomendacji produktowych, potrzebne są nam dane, wizyty, transakcje i na koniec po wdrożeniu takiego rozwiązania okazuje się, że nie cała baza użytkowników ma na tyle danych, że możemy pokryć dla wszystkich użytkowników wszystkie kanały komunikacji tymi rekomendacjami. Czyli może się okazać, że w różnych mechanizmach, które stosujemy, możemy użyć różnych, możemy dotrzeć do różnej części użytkowników. Tak? Czyli na przykład w przypadku
rekomendacji bazujących na produktach kupionych po wizycie. Pokrycie bazy, to są dane z konta jednego z klientów, którzy stosują takie rozwiązania, pokrycie bazy wyniesie 72%. A w przypadku rekomendacji bazujących na wspólnym oglądaniu innych produktów, to będzie 87%. Czyli zawsze pozostaje jakiś margines użytkowników, dla których narzędzie nie jest w stanie zbudować rekomendacji. Wtedy zazwyczaj stosuje się jakiś mechanizm zastępczy rekomendacji one-to-one albo bazujących na cechach produktu. No i tak jak mówiłem wcześniej, rekomendacje nie muszą być tylko na stronie dostarczane, mogą być w każdym kanale marketingowym, w e-mail marketingu, w powiadomieniach web push, co jest nowością, myślę, na rynku w tym momencie. Jest to też u nas dostępne w systemie, w mediach społecznościowych, no i w dynamicznym remarketingu. I dosłownie ostatni slajd na temat tego, jak wygląda wdrożenie. Żeby móc takie rekomendacje zacząć stosować, musimy zacząć zbierać dane, czyli rozpoczynamy od wdrożenia kodu monitorującego, który pozwoli nam na zbieranie informacji o wizytach klientów na stronie. Zaczniemy ich identyfikować, dane wpadną do narzędzia do automatyzacji, wtedy oczywiście system jest na bieżąco zasilany tymi wizytami. Równolegle integrujemy transakcje, czyli każdy zakup będzie przypisywany do użytkownika, baza na stałe zasilana nowymi danymi transakcyjnymi. Warto też zaimportować dane historyczne, jeżeli chcemy od razu zbudować całą bazę rekomendacji. Jeżeli chcemy zbudować całą bazę szybciej, to możemy zaimportować dane historyczne. Jest nam potrzebny produkt fit, żebyśmy mogli sprawdzić listę produktów dostępnych w ofercie, ich cechy i na tej podstawie budować rekomendacje, przygotowanie kreacji i wdrożenie. Zazwyczaj to zajmuje około tygodnia. Oczywiście, jeżeli chcemy to zrobić efektywnie, to dane, które będziemy analizować, powinny być z dłuższego okresu. Przez tydzień nie zbierzemy odpowiedniej ilości wizyt, żeby te rekomendacje miały sens i duże pokrycie. Im dłuższy czas analizujemy, tym lepiej. No i generalnie tyle. To są jeszcze, tak to wygląda na karcie produktu, kontaktu, różne rekomendacje w różnych filtrach. Tutaj mamy collaborative filtering dla danego użytkownika, a tutaj rekomendacje produktów wyświetlanych, że kupowanych po wizycie na tych, które klient przeglądał. I to wszystko ode mnie. Bardzo dziękuję. Aleksander Skałka, Sales Mnago. Pokazał wam, jak zrobić automatyzację sprzedaży, jak dobrze sprzedawać. Ja wam mogę pokazać, jak się wywiera nacisk. Słuchajcie. Wielkie dzięki. Pytania do Alka. Chętnie przekażę mikrofon, bo na pewno nie zdążył, dał wam tam dużo mięsa, ale nie zdążył pewnie wszystkiego powiedzieć. Możecie dopytać. Był na pewnym slajdzie pokazywałeś, gdy mieliśmy pełną bazę, mieliśmy posegmentowaną bazę i gdy mieliśmy już tam z one-to-one ofertą. I okej, procentowo jakby wszystko fajnie się tutaj pokazane jest, że lepiej i tak dalej, tylko mnie interesuje, bo na przykład w naszym przypadku jest tak, że no robimy ten newsletter do całej bazy, który mamy bardzo podobne, powiedzmy, wyniki, ale no efektywnie robienie bazy segmentowanej ma lepsze wyniki CTR, no ale efektywnie jest to dużo mniejsza baza. No i pytanie, jaki jest tak naprawdę efektywny wzrost tej konwersji ostatecznej, bo no 1,84% z 200 tysięcy to więcej niż z 20 tysięcy 9%, tak? Więc pytanie, jak to się układa po prostu w takich sytuacjach? Wdrożenie marketing automation to jest zazwyczaj proces, który trwa. To nie jest tak, że wdrożymy system, wdrożymy sobie tam segmenty użytkowników, to się musi zebrać. Czyli załóżmy, że mając bazę 50 tysięcy użytkowników, tylko fragment tej bazy jest monitorowany, czyli załóżmy, nie wiem, 15 tysięcy użytkowników jest monitorowanych i tylko dla tych 15 tysięcy my możemy sprawdzić, które kategorie produktowe ich interesowały. Czyli ograniczamy w tym momencie, tak? Jeżeli mamy zbyt mało danych, to trud, który musimy włożyć w budowanie ilości różnych kreacji, wariantów, no niekoniecznie będzie się przekładał na jakieś duże wyniki. Nie jestem w stanie podać dokładnej liczby, ile takich kontaktów powinno być, natomiast no stosuje się takie rozwiązania, które są uzupełniające, czyli na przykład u nas w systemie jest możliwość stosowania takich mailingów masowych, które zawierają fragment personalizowany dla danego segmentu użytkownika. I wtedy wysyłając mailing do tych 50 tysięcy, te 15 tysięcy dostanie
baner dopasowany do tego, w jakim są segmencie. Czyli robimy jedną wysyłkę, podmieniając w jednym mechanizmie, w jednym miejscu mechanizm zastąpienia zwykłego, standardowego banera, który mamy dla wszystkich użytkowników, tym banerem personalizowanym. System sprawdzi sobie, w którym segmencie jest użytkownik i podmieni go tak, żeby ten dostał odpowiednią dla siebie ofertę. Czy jeszcze jakieś pytania? Śmiało. Potem wszyscy żałujecie, że nie zadawaliście pytań tak od razu. A on ucieknie, nie będzie go do końca i nie będzie można zadać. Już idę. Jak już jesteśmy na tym slajdzie, chciałbym zapytać, czy mierzyliście wpływ tematu maila na open rate dla poszczególnych baz? Nie, czyli nie w tym badaniu. Oczywiście testy AB jak najbardziej rekomendujemy użytkownikom czy klientom po to, żeby sprawdzić, które tematy wiadomości będą spisywały się mu lepiej. Ale w tym badaniu bardziej chodziło, inaczej, w tym badaniu personalizacja tematu miała miejsce, tylko ona polegała na wskazaniu użytkownikowi w temacie, stąd wynika też zmiana w open rate, bo na przykład w tym pierwszym wariancie piszemy na przykład wyprzedaż 50, czyli ja nie mówię dokładnie, że tak było, ale tak, żeby zobrazować, wyprzedaż 50% do końca marca na przykład, tak? W tym segmencie piszemy, w tym wariancie piszemy wyprzedaż na monitory do komputerów na 50%, czyli wskazujemy już w temacie, że my wiemy, że klient powinien sprawdzić tam, co tam jest w środku, bo my wiemy, że to go interesowało. A tutaj możemy napisać, że monitor, tam Dell, jakiś konkretny, który użytkownik przeglądał i inne w specjalnej promocji 50% do końca marca. No i w ten sposób to też wpływa właśnie na open rate. A poza tym ostatnio badaliśmy wpływ personalizacji, takiej prostej, użycie imienia. W mailingu masowym, który, baza dość ciekawa, w którym mamy open rate był na poziomie 18%, dla testowanej grupy przy użyciu zwykłej personalizacji imiennej to wzrosło do 27%, więc akurat tutaj zadziałało, czasami te wyniki będą różne w zależności od tego, jaką mamy bazę, jaki mamy produkt, ale tutaj to zadziałało fajnie. Jeszcze jedno, dobra, to ostatnie pytanie. Mogę się mylić, ale tak mi się wydawało, że tak słyszałem, że mówiłeś, że te dane a propos klientów można również wykorzystać do targetowania ich reklam na socialach. Zastanawiam się, jak łączycie swój, jak to jest połączone, jak te dane są wykorzystywane, w jaki sposób wyświetlacie to, nie wiem, na Facebook. Chyba, że się mylę, że źle usłyszałem. Popraw mnie. Dobrze usłyszałeś. Jest kilka możliwości. Pierwsza podstawowa to jest integracja przez Facebook Custom Audience, czyli na tym poziomie bardziej segmentowanym. To jest różnica w stosunku do takiego standardowego wdrożenia Custom Audiences jest taka, że w Sales Managerze działa to w czasie rzeczywistym, czyli na podstawie tego, co klient przeglądał, rekomendujemy inne grupy reklam, a jest też możliwość integracji z zewnętrznymi providerami reklam RTB, na przykład taką integrację mamy z DoubleClickiem, gdzie można te rekomendacje produktowe 1:1 już robić dynamicznym remarketingiem. Jeszcze chyba jest pytanie. Super. Już nie mogę. Proszę zadać pytanie potem, może złapać jeszcze okay. Alka. Bardzo dziękuję. Dziękujemy Ci bardzo za prezentację. Dziękuję bardzo.